Witam Państwa serdecznie, to jest telewizja w Polsce.pl, ja się nazywam Piotr Barełkowski, a dziś ze mną w studio komentować bieżące wydarzenia będą pan Sylwester Chruszcz, Wolni i Solidarni, pan Maciej Maciejowski, Wolność, Skuteczni, wiem, że ugrupowanie Skuteczni, ale wyborczo to pan jest w koalicji z Wolnością, więc Wolność... Wolność w samorządzie. W samorządzie, tak, dobry, tak, tak nazywa się ta formacja. Panowie, zacznijmy zatem, skoro już o samorządach, to od Warszawy. Czy Trzaskowskiemu uda się zamydlić swój udział w warszawskim przestępczym lobby reprywatyzacyjnym? No, cała nadzieja teraz chyba Trzaskowskiego, żeby jakoś odciąć się od Hanny Gronkiewicz-Waltz. No, rośnie sondaż, rośnie rating, udział w rynku wyborczym pana Patryka Jakiego, więc te konie idą w łeb w łeb. Jak to wygląda? Czy uda mu się ten nowy wizerunek stworzyć? Zacznijmy od pana Macieja, który jest blisko spraw warszawskich. Ja oczywiście chciałbym, żeby wygrał te wybory na prezydenta Warszawy pan Janusz Korwin-Mikke, ponieważ startujemy z jednego komitetu. Natomiast no, kto będzie w drugiej turze i kto finalnie wygra, no to zdecydują wyborcy. Natomiast no, zauważyłem, że Rafał Trzaskowski ma poważny problem. Po pierwsze do Hanny Gronkiewicz-Waltz, no to niestety jest przyklejony tą swoją taśmą klejącą na dobre i na złe, także nie uda mu się odciąć od tego, co w tej chwili dzieje się w ratuszu, a to woła o pomstę do nieba. No a po drugie, mówi się już głośno o tym, o czym wcześniej no, ćwierkały tak zwane wróbelki, czyli o wpływach oficerów służb specjalnych PRL-u w stołecznym ratuszu. Wszędzie ci oficerowie służb. No nie da się żyć. Mamy już 20 parę lat, prawie 30 po przemianach i ciągle ci oficerowie. No co tym razem tutaj? No, panie redaktorze, jeżeli nie można czegoś załatwić, w sensie normalny Kowalski nie może odzyskać swojej nieruchomości, ale są takie osoby, które mają dobre wejścia w ratuszu. Ja wiem, że wśród pracowników stołecznego ratusza są bardzo różni ludzie, także wśród ludzi odziedziczonych jeszcze po dawnych radach narodowych, ale sam się natykałem na takie życiorysy. Kiedyś moją zastępczynią była pani prokurator, usunięta z prokuratury po stanie wojennym. Takie rodzynki postkomuny się ciągle przechowały. No i ci generałowie i wyżsi oficerowie SBC po prostu mieli swoje kontakty, mieli swoje chody, potrafili załatwić rzeczy właśnie na przykład związane z reprywatyzacją, które dla zwykłego Kowalskiego były nie do załatwienia. No, problem polega na tym, że należy postawić pytanie. Ja dzisiaj to pytanie postawiłem publicznie na konferencji prasowej pod stołecznym ratuszem. Czy pan Rafał Trzaskowski jako syn TW Justyna jest w stanie przeciąć wpływy SB w stołecznym ratuszu? Przecież jako resortowe dziecko no, ma w pewnym sensie ręce tutaj związane. Czy w pana regionie też ciągle te służby odgrywają taką rolę? Czy ma pan podobne obserwacje? Pierwszą taką obserwacją i zmienną, którą dał mi bardzo mądry przyjaciel, wyjaśnił mi taką zależność. Mówi, słuchaj, my na prawicy jesteśmy samoukami. Nie mieliśmy fundacji, nie mieliśmy organizacji, które nas wspierały, dawały lepszą książkę, wysyłały na szkolenia, a ludzie ze służb to były osoby dobierane punktowo, to byli ci najlepsi. Bezideowcy, ale przez lata praktyki, przez Moskwę czy przez inne urzędy byli szkoleni do poznawania, do pozyskiwania danych, do zdobywania wiedzy. I czy oni są się ideowi czy bezideowi, to jest inna sprawa, ale na pewno pewne jest to, że oni bardzo dobrze w każdym środowisku się osadzą i bardzo dobrze będą działać. I trudno walczyć z zawodowcami. Bo są już o krok przed nami, prawda? Mają to know-how. Tak, mają wiedzę, to co my się domyślamy. Oni wiedzą, jak wpłynąć na pocztę, na informacje, na maile, na te tam różne rzeczy. Wiedzą, jak czytać informacje. Mają swoje stare kontakty. I jeszcze, ale jedna rzecz do pana Trzaskowskiego. Wszelkie badania PR-owskie pokazują, że w Polsce przyznać się do błędów nie jest źle. Ale nikt tego nigdy nie stosuje. Jeśli pan Rafał Trzaskowski wyszedłby na konferencję i powiedział tak, było wiele złych rzeczy wokół Gronkiewicz-Waltz, ja tego nie widziałem albo się nie domyślałem, za wszystkie te rzeczy przepraszam. Co więcej, uważam, że wszelkie te patologie powinny być osądzone i ci ludzie powinni pójść do więzienia. Proste. Wygrywa. Proste. Wygrywa. Zabiera dokładnie temat... Tak.
na prawicy i dostaje plus 10%. Ja się zawsze dziwię, czemu jednak to nie przychodzi. Nie wiem, czy to na złodzieju czapka gorę, czy to są źli doradcy. No po prostu tak. Ale zobaczcie, panowie, no tak samo z prezydentem Wałęsą, prawda? No, z wieloma ludźmi, którzy takie grzechy w przeszłości popełnili. Tak, byłem, podpisałem, byłem nieświadomy, byłem słabym człowiekiem. Sprawa załatwiona. Zastraszyli mnie. Tak, ja jestem Bolek. To kto by nie wybaczył Wałęsie? Nie byłoby problemu. Drodzy panowie, gdyby uczciwie postawił po chrześcijańsku sprawę, żal za grzechy, pokuta, prawda? No, musiałoby być wybaczenie. Nikt by dziś o tym nie deliberował, kim on tam był w latach 70. Ale popełniamy, wydaje mi się, jeden poważny błąd logiczny. Mianowicie zakładamy, że Rafał Trzaskowski chce wygrać te wybory. A ja mam takie doświadczenie, że pracowałem przy kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, kiedy na prezydenta Warszawy kandydował Kazimierz Marcinkiewicz. Nie będę już wchodził w szczegóły, on też nie miał wygrać? Ale on ewidentnie nie chciał wygrać i zrobił wszystko jeszcze na ostatniej prostej, żeby nie wygrać. Ja pamiętam bardzo dramatyczne spotkania w nocy sztabu przed samymi wyborami, co by tu jeszcze zrobić. No, zastosował generalnie taką samobójczą taktykę. Moim zdaniem był już wtedy dogadany z Platformą Obywatelską, nie chciał wygrać. No i tutaj historia się powtarza, tylko trochę na odwrót. Mianowicie dla mnie Rafał Trzaskowski ewidentnie robi wszystko, żeby nie wygrać tych wyborów. Oczywiście nie chce odnieść totalnej klęski i pewnie jej nie odniesie, przegra minimalnie, ale to pozwoli mu też ubiegać się o mandat europosła i generalnie wydaje mi się, że ze wszech miar będzie dla niego osobiście bardziej korzystne. No, panie Macieju, bardzo ciekawa koncepcja, tezy. Bardzo ciekawa koncepcja, może tak jest. Tymczasem odbyła się konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości. Czy panów zdaniem pojawiło się tam coś ciekawego? Jak panowie odebrali to wydarzenie polityczne? No niewątpliwie, panie Sylwestrze. Jeszcze przyznam się, że byłem wtedy na Europie, więc z zewnątrz, bardzo, bardzo zewnątrz oglądałem tą konwencję. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość jest świadome kroku tego, że za 2 miesiące przejmie dużą część samorządów. Więc też te wisty samorządowe, te wyborcze nie mogą być za wysokie. Ale z drugiej strony rząd prawicy ma pieniądze na mosty, na boiska, na drogi lokalne i to się wszystko dzieje. No, brzmiało to wszystko pięknie. Panu się nie podobało? Nie, to znaczy, powiem tak, w dobrym tonie jest trochę konkurencję pochwalić, więc może zacznę od tego, co na mnie zrobiło osobiście bardzo takie pozytywne wrażenie, mianowicie wystąpienie właśnie żony Patryka Jakiego. No bo tak. To był taki element niesztampowy, chociażby wspomniany wcześniej Rafał Trzaskowski nie pokazał nam swojej rodziny. Natomiast no to wystąpienie żony kandydata na prezydenta Warszawy moim zdaniem było bardzo dobre. Było naturalne, to jako PR-owiec powiedziałbym, że to jest taki archetyp dziewczyny z sąsiedztwa tak zwanej. Wydaje mi się, że to w odróżnieniu od tej partyjnej sztampy, od tych przemówień, które w zasadzie no, te konwencje PiS-u nie różnią się specjalnie od konwencji, czy to Platformy, czy Lewicy, to był taki wyróżniający się element. No i trzeba odnotować to bezczelne pytanie dziennikarki Radia Z, która zapytała, czy nie gra on swoim dzieckiem. No to powiedzmy tutaj To jest skandaliczne, ale uważam, a przecież też, że... to było jakże naturalne, tak jak pan zauważył, to wystąpienie ciepłe, naturalne. Znaczy ja obserwowałem też synka Patryka Jakiego, który rzeczywiście tam z nimi był. I on absolutnie, no, nie było widać czegoś takiego, żeby on był w jakikolwiek sposób zmuszany do tego, żeby być... On tam wyciągał rączkę, chciał coś powiedzieć do mikrofonu, powiedział. Tak. No super, bardzo fajne dziecko, fajna rodzina. Absolutnie na plus. Uważam też, że bardzo dobrze Patryk Jaki odpowiedział na to chamstwo po prostu ze strony... dziennikarki Radia Z. To, co generalnie... nie podobało mi się z kolei, żeby jakoś tak nie słodzić za bardzo, to pewny taki ton uzależniania przyznania środków samorządów od dobrej współpracy z rządem. No tego się nie powinno robić. To znaczy ja chcę wierzyć, że
ten rząd nie kieruje się jakimiś partyjnymi sympatiami. Ja oczywiście rozumiem, że mogą być samorządowcy skorumpowani, wtedy ich trzeba zamknąć, mogą być nieudolni, wtedy powinni ich wyborcy odsunąć od władzy. Natomiast jeżeli no, ktoś robi to ja rozumiem, że rząd będzie przyznawał te środki jednak nie tylko wtedy, kiedy wyborcy zagłosują na PiS. No to trochę panów pokarmię propagandą Prawa i Sprawiedliwości. Prosimy o fragment wystąpienia pana premiera Morawieckiego. Mniejszy podatek dla małych firm. No bo powiedzcie, jak budować polski kapitał? Chcemy więcej polskiej własności, więcej polskiego kapitału. A do tej pory wszystko było do góry nogami. Wielkie firmy płaciły 0 albo 2 albo 5% podatku, a małe 19%. I my to zmieniamy. Małe firmy będą płacić już od 1 stycznia 9%, żeby mogły urosnąć, bo małe są polskie. Chcemy polskich firm. I mogę też powiedzieć, że zakończyliśmy właśnie żmudne negocjacje z Unią Europejską i te wielkie firmy, które nie płaciły poprzez specjalną konstrukcję podatku, będą płaciły do budżetu teraz pieniądze, 19% podatku. Ja, drodzy panowie, dostrzegam tutaj no pierwszy konkret. No, może nie dotyczy ta obniżka CIT-u dużej ilości firm, no ale daje pewną szansę obniżenia podatków, niższych podatków dla wielu podmiotów, bo mogą przecież przejść z działalności obarczonej podatkiem PIT na CIT, na spółki z o.o. To jest jakaś droga, to jest chyba pierwszy konkret. Czy zgodzicie się panowie ze mną, czy jesteście może bardziej sceptyczni? Ja się zgadzam, ale to, co mi się osobiście bardzo podoba, ten balans. Nie ma dogmatyzmu w gospodarce, czyli nie mamy przychyłu socjalnego, związkowego, ani pro-gospodarczego, wolnościowego. To jest balans między silną gospodarką, małe i średnie przedsiębiorstwa, polonizacja banków, a z drugiej strony 500+, i silna polska rodzina. Wyprawka dla dzieci, darmowe książki. To jest budowanie polskiej siły, silnej polskiej rodziny i polskich miejsc pracy. I wreszcie to, na co czekaliśmy tyle lat, czyli dotknięcie tych koncernów zagranicznych, sklepów wielkopowierzchniowych, tam, gdzie przez kruczki prawne, tam, gdzie przez wyprowadzenie pieniędzy polskie państwo traciło. W końcu to zmieniamy, bo te sieci raz, że promowały własne produkty, nie polskie, nie płaciły tu podatku. To była katastrofa dla naszego gospodarki. Może tym razem się uda, bo ostatnio tak naprawdę Unia Europejska zablokowała tą propozycję zmian podatkowych. Czy pan także z pewnym entuzjazmem podszedł do tych zapowiedzi? No jednak zapowiedzi wciągle. Niestety życie uczy mnie dużego sceptycyzmu. Nie tylko dlatego, że jak powiedział klasyk, nie ma darmowych obiadów, ale no te zapowiedzi premiera Morawieckiego niestety sprawdzają się, nie chcę powiedzieć na opak, ale troszeczkę dziwnie. Była zapowiedź tej ulgi, jeżeli chodzi o ZUS. I co się okazało? Jeżeli ktoś skorzysta z tej ulgi, czyli prowadząc jakąś tam małą firmę, nie będzie tego ZUS-u odprowadzał, no to wszystko jest super. Nie przekroczy jakiegoś tam obrotu, może tego nie robić. Tylko że w momencie, kiedy wystawi komukolwiek fakturę, na przykład przyjdzie do pana redaktora i pan redaktor mówi: o, ten ma dobre ceny, to jest jakiś jednoosobowy grafik, zrobię sobie u niego jakiś tam, nie wiem, wydruk czy coś, to pan redaktor jako firma musi za niego ten ZUS zapłacić. No tak, ale czyli prostują ci obdarowani to. Ma pan rację, obecny status quo jest taki, jak pan czyli powiedział. Czyli obdarowani przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i premiera Morawieckiego przedsiębiorcy stracili właśnie wszystkich kontrahentów. Tu akurat muszę ja sprostować, będę jednak bronił polskich przedsiębiorców przed dobroczynnością ze strony jakiegokolwiek rządu, bo to się zawsze kończy gorzej niż było. Musimy kończyć tą część naszej rozmowy, zaraz wrócimy. Ja tylko dopowiem, że trwają prace nad zmianą tej sytuacji. Słusznie pan ją wskazał. Ma tak nie być. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg naszych obserwacji.